Dzień dobry, szanowni państwo, spotykamy się dzisiaj celem omówienia wyników audytu wewnętrznego, który został przeprowadzony w spółce Nova. Wyniki audytu, ustalenia i rekomendacje przedstawią panowie prezesi, pan prezes profesor Roman Batko i pan wiceprezes dr Janusz Sasak. Panie profesorze, bardzo proszę o przedstawienie wyników. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, mam po raz drugi przyjemność spotkać się w dosyć krótkim czasie, aby przedstawić wyniki audytu w drugiej spółce miejskiej, w spółce Nowej. Proszę państwa, chciałbym zacząć od bardzo krótkiego stwierdzenia, że audyt jest niezależnym badaniem organizacji. Badaniem organizacji, a nie kontrolą, w sensie takim, jak to najczęściej rozumiemy, jest to pewien obiektywny proces pozyskiwania dowodów z audytu. Każde słowo, które zapisane jest w tym raporcie, tym razem liczącym 127 stron, jest oparte na dowodach z audytu. O tym, jak się je gromadzi, jak przebiega sam proces audytu, w kilku zdaniach powiem. Przede wszystkim audyt odnosi się do niezgodności, które są stwierdzone podczas tego audytu, ale odnosi się do niezgodności w organizacji, a nie odnosi się do konkretnych osób. Badana jest w każdym przypadku organizacja. To jest bardzo ważne, bo wydaje mi się, że też pewne interpretacje pracy audytorów czy raportów z audytu domagają się takiego komentarza. Zatem, jeśli mówimy o ustaleniu odpowiedzialności indywidualnej, odpowiedzialności personalnej w odniesieniu do stwierdzonych podczas audytu niezgodności, należy to do zadań właściciela raportu. Właścicielem raportu jest ten, kto go zleca, podmiotu, który go zleca, a nie audytorów. Audytorzy zatem badają spółkę i stwierdzają niezgodności, które tam zostały stwierdzone. Zatem podmiot w przypadku spółki prawa handlowego zarząd może wystąpić w każdym przypadku po otrzymaniu raportu do organów państwa w celu ustalenia odpowiedzialności prawnej osób, jeśli uzna, że są ku temu przesłanki. Raport temu właśnie służy. I teraz też bardzo ważna rzecz. Audyt, podstawą prawną audytu jest umowa z podmiotem, który go zleca. To jest podstawa prawna audytu. Natomiast czymś innym niż podstawa prawna audytu są kryteria audytu. Kryteria audytu, które zostały przyjęte w tym i w poprzednim audycie i również w kolejnych audytach, które spółka Sense Making Consulting Group prowadzi na terenie miasta Nowy Sącz, są prowadzone kryteria, nie podstawa prawna. To są kryteria zgodne z wymaganiami kontroli zarządczej dla podmiotów publicznych, podmiotów, w których występuje podmiot, którym jest społeczność lokalna reprezentowana przez magistrat, w tym wypadku jako organ założycielski czy właścicielski. Jakie są to kryteria, które tam są zapisane, żeby było jasne w tym paragrafie w ustawie o finansach publicznych, w którym odnosi się do kontroli zarządczej? To są zagadnienia etyczne, to jest efektywność i skuteczność. Wymieniamy je tutaj na slajdzie, nie będę ich szczegółowo w tym sensie omawiał. To jest przede wszystkim kwestia komunikacji, nie tylko wewnętrznej, ale również ze społecznością lokalną. To jest, a więc efektywność, skuteczność przepływu informacji. To jest zarządzanie ryzykiem. Zatem są to kryteria bardzo mocno obiektywne w kontekście w ogóle metod zarządzania współcześnie organizacjami. A waga ustawy o finansach publicznych, waga kontroli zarządczej w instytucjach skłania nas ku temu, aby takie kryteria brać pod uwagę. Nie są to wszakże jedyne kryteria, które są przyjmowane w audycie. Bardzo ważnymi kryteriami są również te, które tutaj wymieniamy, a więc międzynarodowe standardy. Standardy międzynarodowe, nawet nie tylko europejskie, ale międzynarodowe oparte na normach ISO. Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym, norma 37001. Zarządzanie ryzykiem, 31000. Czy kwestia związana z compliance, 19600. Są to normy uniwersalne. Normy, w których są właśnie kryteria, według których audyt był prowadzony. Proszę państwa, jak jest audyt prowadzony, bo to też budzi pewne pytania czy wątpliwości.
audyt jest prowadzony zgodnie z bardzo określonymi technikami. Technikami opisanymi w literaturze przedmiotu, zgodnie z doświadczeniem, metodologią i wiedzą ponad 20-osobowego zespołu audytorskiego, który z kolegą doktorem Sasakiem tutaj tylko jedynie reprezentujemy. Natomiast skład cały zespołu audytorskiego nie tylko jest wyrażony w raporcie, ale też i na kolejnych slajdach, które będą do Państwa wglądu. Więc są to trzy typy w pewnym sensie audytu, mianowicie badamy zgodność, badamy działalność, jest to audyt operacyjny czy audyt zarządzania. Przywołuję też międzynarodowe określenia celowe, aby pokazać, że jest to utrwalony, znany powszechnie w literaturze przedmiotu zabieg metodologiczny. Działania audytowe polegają na badaniach jakościowych. Po pierwsze, musimy mówić o tym, że jest to próbka audytowa. Badamy okres 2015-18, co oznacza, że to jest po prostu fizyczną niemożliwością i w ogóle niezgodne z metodyką audytu, aby badać wszystkie dokumenty, wszystkie zdarzenia rozmaite ze wszystkimi osobami, które w danym momencie pracowały w tamtych latach. Po prostu jest to nawet fizyczną niemożnością, aby z każdym rozmawiać, bo z różnych powodów osoby są dzisiaj, współcześnie w 2019 roku po prostu nieobecne. Audyt zatem oparty jest na próbce, którą wybieramy zgodnie z zarządzaniem ryzykiem. Gromadzimy dowody audytowe, sporządzamy notatki z rozmów z pracownikami, nie tylko zresztą z pracownikami, ale z interesariuszami w ogóle spółki, a więc mieszkańcami, klientami, odbiorcami usług. Na podstawie tej analizy ryzyka, którą przeprowadziliśmy, literatury przedmiotu, pewnego grupowego działania dużej grupy osób, które ma naprawdę spore doświadczenie w zakresie audytu. Ja może też powiem, że spółka Sensemaking Consulting Group przeprowadziła tylko w ostatnim roku. Od maja, po prostu to sprawdziłem, od maja 2018 do maja 2019 38 zakończonych raportami udokumentowanych audytów w spółkach o międzynarodowych, jak firma Arriva, której polski oddział audytowaliśmy, a która zatrudnia 50 tysięcy ludzi w 12 krajach, jak w spółce PERN, która dba o bezpieczeństwo energetyczne państwa, jak w IPN-ie, w dużej jednostce państwowej, jak w wielu, wielu innych jednostkach, których tutaj po prostu nie ma czasu wymieniać. Nie mówię już o doświadczeniu osobistym osób pracujących. Ja mogę jedynie powiedzieć w tej chwili o sobie, że zrealizowałem i kierowałem więcej niż kilkuset audytami, bo znaczy kilkaset audytów realizowałem, a może nawet i to już przekroczyło liczbę kilkaset przez swoje życie zawodowe. Natomiast tylko chciałem wspomnieć o tym ostatnim roku, żeby nie mówić o jakichś innych działach. Więc te obszary spółki, które Państwo widzą, a więc organizacja i zarządzanie, zarządzanie personelem, gospodarowanie majątkiem spółki, w tym inwestycje, w tym zakupy, w tym zamówienia publiczne, zarządzanie finansami, są te obszary. Są to te obszary. Proszę Państwa, nie będę referował tego, co jest po lewej, z Państwa perspektywy po prawej stronie, dosyć szczegółowo omawiam tutaj na tym slajdzie dla Państwa wglądu później, metodologię audytu, triangulację audytową. Triangulacja audytowa jest po prostu pojęciem znów z nauk o zarządzaniu. Myślę, że konferencja prasowa to nie jest miejsce na wykład. W związku z tym powiem tylko, że jest prowadzona. Prowadzona jest w czterech obszarach triangulacji. Triangulacji danych. Gromadzone te dane są z różnych źródeł i są krzyżowo weryfikowane. Triangulacji badawczej poprzez to, że różni badacze z różnej perspektywy na to patrzą. Triangulacji podejścia teoretycznego, proszę mi wierzyć, że 6 akademików z tytułami profesorskimi, 12 doktorów nauk o zarządzaniu, finansów, prawa, mecenasów ma podstawy do tego, żeby triangulację teoretyczną i triangulację metodologiczną właściwie przeprowadzić. Uważam, że jest to wystarczający mocny zespół do takich działań. Raport z audytu sporządzony został zatem w sposób obiektywizujący rzeczywistość i na pewno bez żadnych uprzedzeń. Pozwala jednoznacznie identyfikować dowody audytowe, przywołuje fakty. To jest tutaj w raporcie, no nie mogę Państwu raportu pokazać, o czym zaraz powiem, z jakich powodów, bo właśnie powodów metodologicznych, jedynie to, co Państwo mogą widzieć, ale tylko pokażę z pewnej odległości, żeby nie było to czytelne, że to jest na przykład paragraf dowody audytowe.
prawda, w jednej sekcji, gdzie dowody audytowe są bardzo szczegółowo scharakteryzowane i pokazane do każdego miejsca. Data, obserwacja, nazwiska i funkcje osób udzielających odpowiedzi. Więc nie ma tutaj mowy o tym, że spotkaliśmy się z jakimś zdarzeniem, opisujemy je, a nie ma na to dowodów. Dlaczego właśnie pokazuję z oddali, mówiąc tylko, że raport istnieje? Ponieważ audytorzy nie ujawniają treści audytu nikomu. Audytorzy jedynie przekazują raport właścicielowi tego raportu, jakim jest zarząd spółki. To zarząd spółki każdorazowo decyduje o tym, co z raportem jako takim dalej postanawia, o na przykład o dalszym jego upublicznieniu. Ponieważ zarząd postanowił przedstawić Państwu naszymi ustami ustalenia na no, pewnym jednak poziomie ogólności, jakiemu służy konferencja prasowa, no to możemy to zrobić, w innym wypadku nie. Audyt został zrealizowany, proszę Państwa, od 8 kwietnia do 24 maja przez zespół audytowy, który już Państwo znacie z poprzedniego audytu, więc tutaj nie będę go jakoś szczególnie przedstawiał. Będzie na slajdach, które kolejnym slajdzie, który Państwo dostaną, czy zostanie upubliczniony po konferencji. Teraz, proszę Państwa, przejdziemy do tej części, która Państwa pewno bardziej interesuje, natomiast musiałem, przepraszam za przydługawy wstęp metodologiczny, wstęp dotyczący no, pewnych jednak kwestii związanych z techniką i metodą prowadzenia audytu, gdyż chciałem rozwiać wszelkie wątpliwości, które narastają wokół zdarzeń, które mają charakter obiektywnego badania naukowego, a nie jakichś nieobiektywnych zachowań nieprofesjonalnych. Kolega dr Janusz Sasak przedstawi teraz ustalenia wynikające ze stwierdzonych niezgodności podczas audytu. Proszę Państwa, tak jak kolega przed chwilką stwierdził, badaliśmy, tak jak poprzednio, spółkę pod kątem tych czterech obszarów. Pierwszym obszarem, który rozpoczyna jakby badanie, rozpoczyna nasze analizy, jest obszar zarządzania, bo z tego obszaru też wynikają pewne konsekwencje do doprecyzowania obszarów takich jak kadry, jak inwestycje, jak zarządzanie finansami. Zaczynamy standardowo od badania opierającego się na analizie dokumentów strategicznych, dokumentów założycielskich firmy, dokumentów strategicznych, planów strategicznych. No i na tej podstawie staramy się później doprecyzowywać poszczególne obszary audytu, oczywiście korzystając przy tym ze standardowych rozwiązań w tym zakresie, to znaczy tych, które wypracowaliśmy w naszym zespole, wystandaryzowaliśmy je i wytestowali wcześniej w trakcie naszej pracy. W spółce Nowa zauważyliśmy po pierwsze, że tak jak w poprzednio audytowanej spółce właściwie brakuje dokumentów strategicznych. Nie ma formalnie zdefiniowanej strategii, nie ma zdefiniowanej wizji, misji, celów, czyli tych podstawowych dokumentów określających istotę i cel istnienia tej spółki. Powinny one być publikowane na stronach BIP-u, powinny wskazywać, w jakim celu i po co ta spółka właściwie została powołana i czemu ma służyć. Dodatkowo, proszę Państwa, ponieważ nie ma tych dokumentów, staraliśmy się odnaleźć te elementy, które będą mówiły o jakimkolwiek pomiarze efektywności czy skuteczności tej firmy, skuteczności funkcjonowania tej firmy. No i tu też napotkaliśmy pewien problem, dlatego że w dokumentacji firmy właściwie nie istnieją żadne analizy. Gdzieś z wywiadów słyszeliśmy, że podobno spółka tworzyła takie analizy, jednakże nikt z pracowników nie potrafił wskazać miejsca, gdzie moglibyśmy takie dokumenty zobaczyć, zweryfikować za ten badany okres, czyli za 4 lata od 2015 roku poczynając. To, proszę Państwa, spowodowało tak naprawdę, że analizując sytuację finansową spółki, zwróciliśmy uwagę na to, że do roku 2015, właściwie do końca tego roku 2015, sytuacja spółki była no, dosyć dobra, natomiast pogarszanie się stanu finansowego, stanu spółki zaczyna się obserwować od roku 2016, z roku na rok narastają te problemy związane ze stratą finansową i z tym, co się dzieje w spółce. Dodatkowo, proszę Państwa, znowu w dokumentacji nie odnaleźliśmy żadnego dokumentu, który by stanowił analizę ryzyka działań podejmowanych przez spółkę.
Większość decyzji, w tym decyzji strategicznych, decyzji inwestycyjnych, decyzji o podpisaniu ważnych umów, chociażby z miastem, nie są poparte żadną formalną analizą. Być może takie dokumenty spółka gdzieś, takie analizy gdzieś spółka wykonywała, jednakże znowu obecnie w spółce takich dokumentów nie daliśmy rady odnaleźć, przeszukując no, zarówno dokumentację pracy Rady Nadzorczej, Zarządu, czy no, tą dokumentację bieżącą w spółce. Nie ma również, proszę Państwa, żadnych procedur antykorupcyjnych ani działań związanych z tym etycznym wymiarem, o którym kolega przed chwilką mówił. Tak jak poprzednio, również w spółce Nova brak jest procedury rekrutacyjnej udokumentowanej. Spółka rekrutowała dosyć sporo ludzi, dlatego że rozwijała się, dostawała nowe zadania zlecone od miasta, chociażby umowa o wywozie nieczystości płynnych, o której będę potem mówił, wymagała, żeby zatrudniała pewne osoby. Natomiast właściwie zatrudnienia, jak i konkursy, które gdzieś tam powinny były się odbywać na stanowiska w spółce, nie były nigdzie opisane w sposób formalny. Jest też takich kilka poważniejszych uchybień, które żeśmy odnaleźli, analizując dokumentację spółki. Jedno z takich uchybień mają Państwo w tej chwili na slajdzie, zresztą jako media Państwo pisaliście również o tym w ubiegłym roku. Uchybienie to powodowało między innymi bardzo poważne skargi mieszkańców. Widać to też w dokumentacji spółki, kiedy mieszkańcy skarżyli się na nieprzyjemny zapach ze składowiska odpadów. Mamy odpowiedź na tym slajdzie, dlaczego tak było. Spółka Nova dysponuje instalacją do przetwarzania odpadów zielonych, która jest w stanie przetworzyć, jak Państwo wiedzą, 1200 ton tych odpadów rocznie. Natomiast spółka w ubiegłym roku przyjęła tych odpadów 3200 ton. To jest blisko 3 razy więcej niż mogła przetworzyć na tej linii technologicznej. Zatem no, dochodzi do uzasadnionego podejrzenia, że albo te odpady nie były w całości przetworzone, tak jak powinny być i stąd ten zapach, albo co gorsze może się okazać, że spółka no, pozbyła się tych odpadów nie do końca legalnie. Zresztą, proszę Państwa, przeciwko spółce Nova, to na kolejnym slajdzie Państwo mają, jak widzicie, toczyło się postępowanie w sądzie administracyjnym, gdzie Małopolska Fundacja Wsparcia Ochrony Środowiska wystosowała pozew do sądu o uchylenie decyzji pozwolenia na prowadzenie składowiska odpadów. Z wywiadu i z tego, co mieliśmy możliwość zapoznać się z dokumentacją w spółce, ta fundacja dysponuje materiałem filmowym wskazującym na no, jak gdyby niewłaściwe zagospodarowanie odpadów. Oczywiście obecny zarząd spółki podpisał w ubiegłym tygodniu porozumienie ze stowarzyszeniem, naprawił błędy i tylko dzięki temu możemy mówić o tym, że spółka jeszcze funkcjonuje. Dlatego, że rozprawa w sądzie miała odbyć się w ubiegłym tygodniu, bodajże 24 maja i gdyby to pozwolenie zostało uchylone, to właściwie spółka Nova straciłaby składowisko odpadów. Krótko mówiąc, powstałby dosyć poważny problem nie tylko dla spółki, ale dla samego miasta z utylizacją odpadów tych, które są zbierane. Dalej, proszę Państwa, analizując umowy, które spółka ma podpisane z różnymi podmiotami na utylizację odpadów, doszliśmy do wniosku, że część z tych umów zawarta jest na nieznanych zasadach. No i oczywiście, gdybyśmy przyjęli inną strukturę zagospodarowania odpadów, to już to mogłoby wygenerować kilkuset tysięczne oszczędności w każdym roku. W raporcie jest to dosyć precyzyjnie określone. Myślę, że obecny zarząd spółki i właściciel spółki, czyli miasto, przeanalizuje i weźmie pod uwagę nasze sugestie w tym zakresie, dlatego że to jest miejsce, gdzie można w sposób stosunkowo prosty zaoszczędzić pewne kwoty związane z utylizacją odpadów. Wśród tych dokumentów, które analizowaliśmy również koszty funkcjonowania spółki, analizowaliśmy plany
rzeczowo-finansowe. Proszę Państwa, do tych planów rzeczowo-finansowych brakuje analiz, które by wskazywały na zasadność takiego planowania. Czyli istnieją dokumenty planistyczne, nie istnieją podstawy analityczne, na których je tworzono. Nie ma zarówno dokumentów w formie tradycyjnej, papierowej, jak również zarząd spółki i pracownicy nie byli w stanie wskazać dokumentów elektronicznych, które byłyby w ich posiadaniu i dotyczyły tego właśnie obszaru. Analizowaliśmy, tak jak poprzednio, między innymi obszar wyjazdów zagranicznych, proszę Państwa, zwłaszcza, biorąc pod uwagę, że spółka nie była w najlepszej kondycji finansowej, no, analizowaliśmy, czy starała się w jakikolwiek sposób optymalizować koszty chociażby zarządu. I proszę Państwa, z tej analizy wynika, że bardzo wiele zagranicznych delegacji było realizowanych w spółce Nowa. Mają Państwo na slajdzie wymienione państwa, do których były realizowane te delegacje. Szczególnie zainteresowało nas to, co Państwo widzicie na kolejnym slajdzie. Pomimo trudnej sytuacji finansowej w 2018 roku, spółka dofinansowywała, jak widzicie, Podhalańska, Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski. Spółka na rzecz tego związku wydatkowała, proszę Państwa, ponad 80 tysięcy złotych. To jest zakup żagli, zakup windy kotwicznej, zakup pontonu ratowniczego i jeszcze paru innych drobiazgów. Dodatkowo, proszę Państwa, to, co tutaj widzicie, wyniknęło z tego, że jedna z naszych audytorek analizowała właśnie wyjazdy międzynarodowe i wśród wyjazdów międzynarodowych znalazła wyjazd, który nie miał przypisanego celu, a było tam napisane, że jest to wyjazd na zaproszenie właśnie tego związku żeglarskiego. No, w związku z tym, badając dalej tak dokumenty powiązane z tym wyjazdem i powiązania ze stowarzyszeniem, tak, z tym związkiem żeglarskim, no, znaleźliśmy jeszcze faktury, które były no, na spółkę Nowa wystawiona, na konkretne elementy, które zamontowano gdzieś na tym żaglowcu. Dalej, proszę Państwa, kolejny problem, z którym żeśmy się spotkali, to jest problem, że spółka Nowa posiadała specjalistyczne samochody, między innymi samochody kwalifikowane jako samochody do odbioru leków, a te samochody były użyczane różnym podmiotom bez umowy jako samochody osobowe. Między innymi ten samochód, co wynika z kolei z analizy krzyżowej tego, co robimy w audycie miejskim, był użyczany również Urzędowi Miasta. W dokumentacji przebiegu, w ewidencji przebiegu tego pojazdu, ani w dokumentacji spółki nie ma żadnej umowy użyczenia i nie ma również wskazania, że którykolwiek z kierowców spółki brał udział w przejazdach tego samochodu poza spółką. W związku z tym pytanie, na jakich zasadach ten pojazd był użyczany i jak rozliczano zużycie tego pojazdu. Bo takich dokumentów również nie ma. Koszty reprezentacji reklamy również budzą dosyć poważne zastrzeżenia. Zwróćcie Państwo uwagę, w 2018 roku, kiedy spółka notuje stratę, mamy prawie 40 tysięcy, znaczy w sumie mamy 38 tysięcy, tak? Z tego sama reprezentacja w 2018 roku to jest 80 tysięcy złotych. Więc w sytuacji, kiedy spółka notuje pewne problemy finansowe, kiedy tak naprawdę na rynku nowosądeckim specjalnie nie ma konkurencji, zwłaszcza w tym odbiorze odpadów komunalnych, wydatki te wydają się być trochę zawyżone. Proszę Państwa, to są takie wybrane elementy, które zawarte są w raporcie z audytu, dosyć szczegółowo przedstawione w każdym z tych obszarów, o którym na wstępie mówiłem. Oczywiście wgląd do całego raportu, jak już mówiłem, Państwu jest kwestią pewnej decyzji zarządczej. Natomiast chciałbym przedstawić krótko konkluzję. Spółka
niezwykle potrzebna miastu, niezwykle ważna dla społeczności lokalnej, domaga się po naszej analizie i w związku z rekomendacjami bardzo licznymi, tych rekomendacji jest kilkadziesiąt, może ponad 100 nawet w tym raporcie, domaga się pilnego programu naprawczego. Pilnego, bez absolutnie zbędnej zwłoki podjęcia różnego rodzaju działań, zwłaszcza w obszarze systemowego zarządzania, analityki, stworzenia pewnych dokumentów finansowych związanych z planowaniem kosztowym, planowaniem inwestycyjnym, z analizą struktury wydatków, struktury przychodów. Więc również domaga się pewnego nadzoru właścicielskiego i funkcji kontrolnych sprawowanych systematycznie. Koniecznym jest podjęcie tych działań niezwłocznie. To jest taka podstawowa rekomendacja z audytu, a szczegółowe ustalenia poparte dowodami, niektóre z nich Państwo poznali, bardzo wiele z nich jest w raporcie. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, czy macie jakieś pytanie do zespołu, do panów prezesów? Nie ma pytań. Panowie prezesi, dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.